Super nowa promocja w sklepach Euro. Nowość LED TV 32 cale Philips 100 Hz za 999. Tablet Lenovo 7 cali 4-rdzeniowy procesor za 299. Lodówko-zamrażarka Amika z 3 szufladami 1,82 m, klasa A+, za 999. Euro. Lider rynku RTV i AGD w Polsce. Partnerem relacji jest Polskie Radio Białystok. Spotkanie komentuje Jacek Dąbrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami rewanżowe spotkanie pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia Białystok i pokroje. Przed pracę sztukę i teraz już próbujemy atakować. Tuszyński prawą stroną, blisko pola karnego. Jest na wysokości pola karnego, dośrodkowanie w pole karne. I kto jest jeszcze cały czas? Jagiellonia w posiadaniu. Jest gol! Jest gol Macieja Gajosa. Piękne zagranie Tuszyńskiego w pole karne. I Maciej Gajos już w 3. minucie daje Jagiellonii prowadzenie. A więc bardzo efektowny początek żółto-czerwonych. Pole karne, tam jest 6 zawodników żółto-czerwonych w strojach i niemal cała drużyna gości. Jeszcze jakieś uwagi do sędziego mają zawodnicy stojący w murze. Dwójka zawodników w murze litewskiej drużyny i cała mica. Krótki rozbieg, podniósł rękę, piłka w pole karne, próbuje bułkować Gajos, piłka trafia do Świderskiego i gol! I jest 2-0! Pięknie z pierwszej piłki strzela Świderski z około 20 metrów. I już dośrodkowanie. Całą widzę, piłka wysoko i co? I 3-0! I 3-0! Tym razem Patryk Tuszyński pokonuje litewskiego bramkarza po pięknym dośrodkowaniu. Bezproblemowo uderzył głową, nieatakowany przez nikogo Patryk Tuszyński. Dopiero teraz piłka została wznowiona, już żółto-czerwoni krótko atakują. Faulowany był nasz zawodnik, sędzia pokazuje, jednak gramy dalej, korzystamy z tego przywileju i bardzo ładnie dobrze Grzeczek, pole karne do Tuszyńskiego. Tuszyński jest sam na sam i co? Tuszyński strzela i strzela i strzela i strzelił! I strzelił do pustej bramki. Przed polem karnym, jest już w polu karnym, faulowany, sędzia pokazuje, gramy dalej, nie, bliznak sędziego, jednak rzut karny. Kilka kroków do tyłu, zatrzymał się na linii 16 metra. Skoncentrowany zawodnik, bramka drużyny litewskiej skacze niczym Dudek w pamiętnym finale z AC Milan. Już teraz, czy pomoże ten Dudek dens bramkarzowi litewskiemu? Tuszyński, krótki rozbieg, strzela i broni bramkarz, dobitka Tuszyńskiego, gol! Gol, proszę Państwa, gol! A więc jest 5-0, jest hat-trick Tuszyńskiego w tym meczu. Rozpędza się Frankowski, jest z prawej strony, blisko pola karnego i co? I piłka w bramce, gol! Ależ to zrobił, zaskoczył bramkarza, no nie popisał się po raz kolejny niestety Martynas Matuzas. Czasem Jagiellonia. Piękna akcja i Frankowski sam na sam strzela, broni bramkarz, dobitka, pusta bramka, gol! 7-7-7-0. Z auto Jagiellonii. Kolejna akcja. Tomasik. Próbujemy Sekulski. Coraz bliżej pola karnego Wasiliew. Teraz jest Gajos. 20 metrów od bramki. Bardzo ładnie do Frankowskiego. Frankowski w pole karne. Co zrobi? Strzela i gol! I gol! I jest 8. gol. Jest hat-trick Frankowskiego.